Polska polityka wschodnia jest immanentnie związana z niepodległością Rzeczypospolitej Polskiej. Ta fraza, której autorami jest bardzo wielu ekspertów od tematyki wschodniej, tak naprawdę, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku, nabrała szczególnego znaczenia. Nie musimy jednak tworzyć tej koncepcji na nowo. Mamy od kogo i czego czerpać, od Jerzego Giedroycia. Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki, Obserwator Międzynarodowy. Zapraszam na spotkanie z doktorem Marcinem Fręklem z Uniwersytetu Łódzkiego, który jest autorem książki Partytura na wietrze, poświęconej właśnie koncepcjom Jerzego Giedroycia, paryskiej kultury i polskiej polityce wschodniej do 2014 roku. Znajdujemy się w gościnnych murach wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, które właśnie wydało tę książkę i dzisiaj będę miał przyjemność z panem doktorem o tej pozycji porozmawiać. No właśnie, Jerzy Giedroyć, to nazwisko rzeczywiście jest stosunkowo dobrze znane, choć pewnie nie do końca młodszym pokoleniom. I właśnie z Giedroyciem kojarzy się koncepcja paryskiej kultury. Ale kultura to nie tylko Jerzy Giedroyć, więc takie pierwsze pytanie, no właśnie, kto tworzył to środowisko paryskiej kultury, czy szerzej mówiąc w ogóle emigracji politycznej Polski po II wojnie światowej? Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo faktycznie niemal w każdej dyskusji na temat polskiej polityki wschodniej pada nazwisko Giedroyć, czasem jeszcze Mieroszewski. Natomiast w rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo szerokim kręgiem, mieliśmy do czynienia z bardzo szerokim kręgiem osób, które tworzyły to środowisko zarówno od strony organizacyjnej, tu mam na myśli choćby Zofię i Zygmunta Herców, Henryka Giedroycia, częściowo też Józefa Czapskiego. To są osoby, które wspierały Jerzego Giedroycia, powiedzmy od tej strony takiej bardziej organizacyjnej w ramach funkcjonowania wydawnictwa. Natomiast jest cała rzesza też intelektualistów, którzy publikowali na łamach paryskiej kultury, korespondowali z Jerzym Giedroyciem. I myślę, że to jest w sumie bardzo ważne, że idea Jerzego Giedroycia, czy doktryna Giedroycia, o której zapewne będziemy w dalszej części naszej rozmowy dyskutować, to nie był dokument, to nie była idea jednego dnia opublikowana na łamach pisma, tylko to tak naprawdę mieliśmy do czynienia z długoletnim procesem kształtowania się tej myśli. To się odbywało poprzez polemikę na łamach pisma, poprzez korespondencję, poprzez spotkania bezpośrednie i tak naprawdę mówimy o procesie trwającym no, co najmniej dwie dekady, jeśli nie dłużej. I to myślę też jest wielka zasługa Jerzego Giedroycia, że po prostu stworzył płaszczyznę do dialogu i w pewnym momencie ta koncepcja zaczęła się krystalizować i powiedzmy od drugiej połowy lat 50., a już na pewno latach 60., 70. coraz wyraźniej to zaczęło być określane jako linia pisma. Tak? Był jakiś zbiór poglądów, pod którymi Jerzy Giedroyć wraz z zespołem się podpisywał. Natomiast to, tak jak wspomniałem, to się kształtowało na przestrzeni wielu lat i tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym kręgu intelektualistów, którzy tworzyli linię paryskiej kultury, to podejrzewam, że większość nazwisk słynnych polskich intelektualistów drugiej połowy XX wieku, jaka przychodzi nam na myśl, to zapewne publikowała na łamach paryskiej kultury. To oczywiście najbardziej znani Czesław Miłosz, Jerzy Stępowski, też bardzo zasłużona postać, zwłaszcza w początkowym okresie tworzenia pisma, Gustaw Herling-Grudziński, też w późniejszym czasie na odcinku ukraińskim, czy w ogóle polityki wschodniej bardzo aktywny był Bohdan Osadczuk, jeśli chodzi o odcinek zachodni, tak zwany Brukselczyk, czyli Leopold Unger. Także tu mamy naprawdę bardzo, bardzo szeroki zbiór nietuzinkowych postaci, które odcisnęły swoje piętno na linii pisma, z niektórymi Giedroyć polemizował, z niektórymi współtworzył, szlifował w końcowym etapie krystalizowania się tej doktryny, tą myśl właśnie.
No właśnie, mówimy o koncepcji czy o doktrynie Jerzego Giedroycia. Jak wspomniałeś, w tym przypadku rzeczywiście wiele osób tę doktrynę tworzyło. Tutaj przede wszystkim postać właśnie Mieroszewskiego i jego artykuły z lat 70. XX wieku, które chyba najbardziej wpłynęły na kształt. Więc jak w ogóle prezentowała się ta koncepcja, doktryna Giedroycia? Jakie były jej najważniejsze założenia i też cele? Tak, ja myślę, że Jerzy Giedroyć i Juliusz Mieroszewski stanowili pewien taki uzupełniający się duet. I myślę, że może warto tu dosłownie chwilkę tym dwóm postaciom jeszcze poświęcić, zanim przejdziemy do samej doktryny Giedroycia. Bo wydaje mi się, że na samą paryską kulturę, na ten duet troszeczkę można też spojrzeć jak na dobrze zarządzany zespół. To były dwie osoby o bardzo szerokich talentach, ale też talentach troszeczkę odmiennych, a w momencie, kiedy razem współpracowali, ten ich potencjał po prostu wzajemnie się zazębiał, uzupełniał. Sam Jerzy Giedroyć mówił o sobie jako o człowieku Europy Wschodniej. On mówi, że doskonale się czuje w Moskwie, doskonale czuje się w Mińsku, doskonale też rozumie mentalność wschodnich Europejczyków i on jest jakby człowiekiem ze wschodu. Natomiast Juliusz Mieroszewski bardziej się określał jako człowiek Europy Środkowej, czy nawet może troszeczkę bardziej mentalnie zakorzeniony w Zachodzie. Na Zachodzie to była osoba wychowana też z silnymi wpływami kultury niemieckiej. I mamy jakby dwie postaci, człowieka Europy Wschodniej i człowieka Europy Centralnej. I to ich jakby spojrzenie, jakby dzięki temu może paryska kultura była tak jakby ponad, jej myśl była tak ponadczasowo uniwersalna dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się tych dwóch osób. Po II wojnie światowej oczywiście polska polityka wschodnia no nie istniała, tak? Polska była podporządkowana Związkowi Sowieckiemu. Niezależna myśl skierowana właśnie w przyszłość musiała rodzić się na Zachodzie i tutaj mamy środowisko paryskiej kultury. Tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, ta koncepcja tworzyła się na przestrzeni długiego okresu czasu. Myślę, żeby też tutaj naszych widzów nie zanudzać, bym powiedział jakby finalny jej kształt, który opowiedział o tym finalnym kształcie, który możemy tak naprawdę podsumować w czterech kluczowych punktach. Pierwszy punkt to jest uznanie powojennej polskiej granicy wschodniej i w miarę naradzających się możliwości wspieranie niezależności państw takich jak Litwa, już w przyszłości niezależna Litwa, Ukraina, Białoruś. Ten często pojawiający się w literaturze przedmiotu skrót ULB, to jest po prostu skrót Ukraina, Litwa, Białoruś. Czyli mamy ten pierwszy punkt, czyli wspieranie niepodległości, niezależności, liberalnych przemian w tych trzech państwach na wschód od Polski. Ale tu myślę, że bardzo ważne jest podkreślenie, że Jerzy Giedroyć i Juliusz Mieroszewski opowiadali się za akceptacją powojennej polskiej granicy wschodniej. By ucinali dyskusję w pewnym momencie oczywiście o przyszłości Wilna, Lwowa czy Brześcia, jakby zakładając, że to są miasta, które powinny pozostać na terenie przyszłości niepodległej Litwy, Ukrainy i Białorusi. Drugi punkt, nie mniej ważny, to jest pojednanie z Niemcami i dobre relacje z naszym zachodnim sąsiadem. Oczywiście twórcy paryskiej kultury zakładali, że prędzej czy później dojdzie do zjednoczenia Niemiec i z tymi Niemcami też trzeba będzie się ułożyć. I tu też jest kwestia akceptacji powojennej granicy zachodniej przez środowisko paryskiej kultury. Trzeci punkt to jest integracja, współpraca ze światem euroatlantyckim, o czym dziś dyskutując o linii Giedroycia się zapomina, ale jednak zarówno Jerzy Giedroyć, jak i Juliusz Mieroszewski jednoznacznie opowiadali się za wejściem Polski w struktury i gospodarcze, i polityczne, i wojskowe świata euroatlantyckiego. I czwarty punkt, tak naprawdę najważniejszy, to jest zaniechanie rywalizacji polsko-rosyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej i dialog z
demokratycznymi, liberalnymi środowiskami wewnątrz Rosji. To jest, myślę, o tyle ważne, że w linii paryskiej kultury tak naprawdę największym wyzwaniem i największym zagrożeniem była imperialna Rosja. I wszystko, o czym pisali może głównie Juliusz Mieroszewski, bo sam Jerzy Giedroyć w bardzo niewielkim stopniu publikował na łamach paryskiej kultury, to było zagadnienie likwidacji zagrożenia imperializmem rosyjskim. I tu oczywiście nie wchodziła w grę żadna strefa buforowa, żadna idea przedmurza, odgradzania się od Rosji, tylko raczej te kraje takie jak Litwa, Ukraina, Białoruś miały być pewnym pomostem służącym pozytywnemu wpływowi na zmiany w samej Rosji, zmiany wolnościowe, liberalne, demokratyczne. Wszystkie te trzy elementy miały służyć niwelowaniu zagrożenia ze strony liberalnej Rosji. I myślę, że to dzisiaj też o tym się bardzo zapomina, że polityka wschodnia to nie jest odgradzanie się od Rosji, czy generalnie od wschodu, tylko wpływanie na zmiany w Rosji, tak żeby Rosja przestała być imperium, przestała być zagrożeniem tutaj dla sąsiadów. I myślę, że jeszcze też powinniśmy wspomnieć o tym, że zdaniem paryskiej kultury jednym z wielkich problemów Polski i również Rosji była rywalizacja, dominacja na obszarze Europy Wschodniej. I ta rywalizacja nie służyła Polsce i nie służyła Rosji. Więc dialog, rozmowa, wpływanie na sytuację w Rosji. W jednym z tekstów Juliusz Mieroszewski przywołał takie porównanie rozbitka na bezludnej wyspie machającego chusteczką gdzieś tam do odległych statków, okrętów, które być może go w ogóle nie dostrzegają, być może tych okrętów tam w ogóle nie ma. I to jest taka troszeczkę analogia do postulatu naszych prób rozmowy z tą demokratyczną, liberalną Rosją, że jakkolwiek ta demokratyczna opozycja w Rosji jest niewielka, bardzo słaba, to tak naprawdę nie mamy alternatywy. Musimy wspierać tych ludzi i próbować z nimi się porozumieć. Mm-hmm. Wspomniałeś o tym pierwszym punkcie doktryny Giedroycia, czyli właśnie uznanie granic powojennej Polski, brak tej polityki rewizjonizmu, jeśli chodzi o zwłaszcza właśnie obszar ULB. Natomiast warto wspomnieć, o to chciałem Cię zapytać, o tej jednak pewnej rywalizacji intelektualnej pomiędzy właśnie Paryżem, czyli kulturą paryską, a Londynem, emigracją polityczną polską w Londynie, która jednak nieco inaczej patrzyła właśnie na tę kwestię dotyczącą przyszłości już suwerennej, niepodległej Polski. Na czym ta różnica polegała? Tak naprawdę jeśli mówimy o polskiej emigracji w Londynie, to musimy wyszczególnić co najmniej dwie grupy, dwa nurty polityczne w tej emigracji. Z jednej strony mamy polityków związanych z obozem sanacyjnym czy z tymi grupą piłsudczyków. I to była grupa opowiadająca się, by użyć tutaj złośliwych, być może, ale trafnych słów Juliusza Mieroszewskiego, za martwym legalizmem. Czyli to byli politycy, którzy twierdzili, że temat polskiej granicy wschodniej powinien być podjęty po uzyskaniu przez Polskę niepodległości i po uzyskaniu niepodległości przez naszych wschodnich sąsiadów. Póki ani Polska nie jest niezależna, suwerenna, ani te państwa nie są niepodległe, nie mamy podstaw prawnych do rozmowy o ewentualnych zmianach linii granicznej, korektach. Więc to byli ludzie, którzy stali na stanowisku, że póki nie ma możliwości prawnych, trzymamy się przedwojennej linii granicznej. To oczywiście mogło i antagonizowało środowiska również emigracji, czy to białoruskiej, czy litewskiej, czy ukraińskiej. Druga grupa to są spadkobiercy szeroko rozumianej endecji, czy ruchu narodowego. I tutaj dominowała tendencja do, czy chęć do rozmowy
z establishmentem sowieckim, czy w przypadku rozpadu, ewentualnego rozpadu Związku Sowieckiego z establishmentem rosyjskim. Czyli to była tendencja do rozmowy ponad głowami Ukraińców, Litwinów, Białorusinów. Oba te nurty były całkowicie przeciwstawne do koncepcji paryskiej kultury, która dostrzegała się podmiotowość tych naszych wschodnich sąsiadów i uważała, że zarówno stanowisko tak zwanego martwego legalizmu, czy stanowisko rozmów z władzami, czy to sowieckimi, czy rosyjskimi, co zresztą Mieroszewski nazywał pierwotnym błędem Dmowskiego, bo tak naprawdę to nie tylko była próba rozmowy z establishmentem, ale również niedostrzeganie tej demokratycznej strony z rosyjskiego społeczeństwa, tak, że jakby rozmawiamy z władzami. Inna zupełnie sprawa, że te władze sowieckie absolutnie nie były zainteresowane z dialogiem z jakąś tam dosyć marginalną grupą emigracyjną, kiedy po prostu Polska była pod kontrolą sowiecką i jakby to wołanie o dialog było zupełnie bezprzedmiotowe. Tak, i tutaj jeśli chodzi o też taki odbiór, powiedziałbym, opinii publicznej, jeśli chodzi o w ogóle pojęcie doktryny Giedroycia, to bardzo często obok niej są takie inne sformułowania, jak chociażby polityka jagiellońska, czy właśnie idea prometeizmu, czy właśnie ten obszar ULB jako pewna też emanacja doktryny Giedroycia. Czy te pojęcia są jakby tylko swoimi synonimami względem siebie, czy jednak można by tu wskazać pewne różnice właśnie w kontekście doktryny Giedroycia, a właśnie polityki jagiellońskiej, czy na przykład idei prometeizmu? Tak, ja w mojej książce troszeczkę rozprawiam się z takim zjawiskiem swoistej wulgaryzacji doktryny Giedroycia. Ta wulgaryzacja to jest jedna rzecz, o której już wspomniałem, czyli mylne utożsamianie doktryny Giedroycia z postulatem budowania strefy buforowej na wschodzie. Często w debacie publicznej w Polsce pojawia się że taka fraza, że zgodnie z ideą Giedroycia powinniśmy wspierać niepodległość Litwy, Białorusi, Ukrainy po to, aby stworzyć z tych państw taki swoisty bufor, jakiś taki rodzaj, nie wiem, ziemi niczyjej oddzielającej nas od barbarii. Tak? To jest absolutny błąd i zupełnie Giedroyciowi ani Mieroszewskiemu o to nie chodziło. Drugi element tej wulgaryzacji to jest właśnie utożsamianie doktryny Giedroycia, czy to z tak zwaną ideą jagiellońską, czy ruchem prometejskim. Oczywiście Giedroyć, Mieroszewski i całe to środowisko skupione wokół paryskiej kultury czerpało jakby inspirację, czy to z ruchu prometejskiego, czy przypomnijmy, że ruch prometejski to jest koncepcja rozczłonkowania imperium, czy to początkowo carskiego, czy później sowieckiego według podziałów etnicznych, czy narodowych, tak? Czyli zadaniem polskiej dyplomacji, polskiego wywiadu i innych instrumentów, jakie ma państwo polskie, powinno być wspieranie wszelkich ruchów odśrodkowych w imperium, tak aby rozsadzić to imperium i w ten sposób zniwelować czy zlikwidować zagrożenie, jakie ono stanowiło dla Polski. Natomiast Mieroszewski i Giedroyć zauważali, że tak naprawdę w dużej mierze według osób, które po II wojnie światowej nawiązywało do ruchu prometejskiego, to w ich sposobie myślenia to doprowadzenie do rozpadu imperium po liniach narodowościowych miało służyć jakby wejściu Polski na ten obszar, tak? Że to było takie dosyć instrumentalne, tak? Że rozrywamy Związek Sowiecki i my tam wchodzimy z próbą dominacji nad tym, czy stworzeniem jakiejś takiej strefy polskiego wpływu. I to od tego też kultura się odcinała. A idea jagiellońska, no to jest temat rzeka tak naprawdę. On
w Polsce jest w obecnej, współczesnej debacie bardzo zniekształcony, ale generalnie idea jagiellońska, czyli największym skrócie mówiąc, próba połączenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej pod no prawdopodobnie polskim przywództwem, nawiązuje właśnie do czasów dynastii jagiellońskiej i tworzenia jakiegoś bloku będącego przeciwwagą dla imperialnej Rosji czy Związku Sowieckiego, a jednocześnie tworzenia jakiejś podmiotowości również w kontaktach z Europą Zachodnią. To tak na większym skrócie, natomiast Giedroyć zarzucał współczesnej wersji idei jagiellońskiej, czy w ogóle próbą przywrócenia tej idei, że ona jest skażona takim polskim paternalizmem wobec wschodnich sąsiadów. Więc i Mieroszewski, i Giedroyć byli inspirowani i koncepcjami federacyjnymi Józefa Piłsudskiego i oczywiście ideą prometejską czy jagiellońską, natomiast oczyszczali te koncepcje z wszelkich prób właśnie polskiej dominacji, polskiej ekspansji na wschód, polskiego paternalizmu. Tu chodziło o faktycznie niezależne państwa na wschód od Polski. Nie zdominowane przez Polskę, w dobrych relacjach z Polską, dobrosąsiedzkich relacjach z Polską, demokratyczne, liberalne państwa rozwijające się według woli własnych obywateli, a nie polskiej dominacji czy inspiracji. Przez wiele lat idea Giedroycia, doktryna Giedroycia była tylko właśnie ideą, ponieważ w czasie rządów władzy komunistycznej w Polsce rzecz jasna było niemożliwe, aby wdrożyć taką politykę przez właśnie Warszawę. Było to wręcz przeciwstawne interesom Warszawy, oczywiście też Moskwy. Ale pytanie moje brzmi w tym momencie, czy jednak ta idea paryskiej kultury, doktryna Giedroycia jednak wpływała na środowiska w Polsce, właśnie nad Wisłą, nad Odrą. Jak ona kształtowała na przykład pozycję i sposób myślenia polskiej opozycji, czy Solidarności, czy KOR-u, czy innych środowisk tego typu? I czy na przykład też była badana przez z kolei środowiska władzy, ośrodków władzy, które być może właśnie jakby też poddawały analizie jej założenia. Jak to wyglądało w czasie jakby do transformacji Polski? Tak, niewątpliwie wydawnictwa paryskiej kultury przenikały przez żelazną kurtynę. Były tutaj w Polsce w pewnej formie obiegu, oczywiście nie w takiej skali, jak można by dziś kupować prasę, natomiast te numery paryskiej kultury czy zeszytów historycznych krążyły wśród działaczy opozycji, nie tylko opozycji. I moim zdaniem ten wpływ jest nie do przecenienia. Przyszłe elity III RP, czyli ówczesna opozycja demokratyczna, znała, czytała, śledziła publikacje paryskiej kultury i jestem przekonany, że ten proces intelektualnego wpływu paryskiej kultury na środowiska solidarnościowe doprowadził do tego, że po 1989 roku akceptacja wschodniej granicy Polski, akceptacja dla niepodległości Litwy, Białorusi, Ukrainy właściwie nie podlegała dyskusji. To jakieś były zupełnie marginalne jakieś środowiska kwestionujące powojenną linię graniczną. To właściwie było czymś zupełnie naturalnym. I myślę, że jak porównujemy do innych państw Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, które nie miały tego szczęścia, że miały swojego Giedroycia, choćby przypadek Węgier, gdzie jednak te ruchy rewizjonistyczne po 1989 roku jakoś tam funkcjonowały, tak? Nawet w niedawnym okresie pojawiały się jakieś węgierskie roszczenia wobec Ukrainy, tak? Przy okazji rosyjskiej aneksji Krymu. Ale może ten temat zostawmy. Natomiast niewątpliwie paryska kultura stopniowo kształtowała światopogląd elit solidarnościowych. Dostrzegamy to też w publikacjach z tego okresu, w pewnych dokumentach przyjmowanych na zjazdach Solidarności w odniesieniu do polityki wschodniej
przyszłej niepodległej, suwerennej Polski. A co ciekawe, paryska kultura też bardzo chętnie była czytana w środowisku komunistycznym. Zofia Herz w jednym z wywiadów wspomina, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zamawiała bardzo duże ilości paryskiej kultury. Już teraz nie przywołam dokładnie, ale to były dziesiątki, jeśli nie setki egzemplarzy. Oczywiście to nie było zamawiane jako PZPR, tylko jakąś tam drogą okrężną, ale to oczywiście docierało do elit komunistycznych, też było chętnie czytane i też fakt, że choćby Aleksander Kwaśniewski już w III Rzeczypospolitej uważał się za ucznia Giedroycia i zauważ, że zarówno w III RP, zarówno elity solidarnościowe, które doszły do władzy po 89 roku, jak i postkomuniści, to jakby wobec polityki wschodniej nie było sporu, tak? To obie strony zgadzały się co do akceptacji wschodniej granicy, wspierania niepodległości wschodnich sąsiadów Polski. Także ja w mojej książce przytaczam długą listę polityków z obu stron ówczesnej sceny politycznej, którzy powoływali się właśnie na wierność, na inspirację paryską kulturą. I przychodzi ten moment transformacji w samej Polsce. Oczywiście dwa lata później rozpada się też Związek Sowiecki. Natomiast ten moment, te dwa lata, kiedy już w Polsce powstały pierwsze demokratyczne rządy, a zwłaszcza tutaj myślę o tym rządzie, który nie był może jeszcze w pełni demokratyczny, ponieważ był też czynnik komunistyczny, ale tandem Tadeusz Mazowiecki jako premier i Krzysztof Skubiszewski jako minister spraw zagranicznych jednak bardzo mocno wpłynęli na właśnie te pierwsze lata po transformacji w kontekście polityki wschodniej. I co ciekawe, oczywiście podkreśla się bardzo wiele zasług, ale zauważmy, że w tym momencie jednak Mazowiecki i Skubiszewski, o tym też w swojej książce wspominasz, chyba trochę zachowawczo patrzyli na możliwe zmiany w tej części Europy. Oczywiście Polska uznała jako pierwsza Ukrainę jako państwo niepodległe. Stało się to 2 grudnia 1991 roku. Ale na przykład, jeśli chodzi o Litwę, ten proces też pojednania, ale i proces właśnie bycia partnerem niepodległej Litwy jednak był znacznie trudniejszy. No i też rzecz trzecia, taka chyba obawa przed tym, co się stanie, kiedy rozpadnie się Związek Sowiecki. Więc jak ty postrzegasz właśnie te lata, no to miesiące powiedzmy, ale jako Skubiszewski, jako minister spraw zagranicznych jeszcze był przez kolejne rządy szefem resortu, więc jakby to rozszerzmy nie tylko o rząd Mazowieckiego. Jak postrzegasz właśnie te pierwsze lata po transformacji w kontekście myśli Jerzego Giedroycia? Ja jestem w pełni świadom stosunku Jerzego Giedroycia do całego okresu funkcjonowania III RP, właśnie mówiłem o pierwszych 11 latach, tak? Bo Giedroyć umarł we wrześniu 2000 roku, więc właśnie przez cały ten okres Jerzy Giedroyć był bardzo krytyczny wobec dorobku III RP, polityki wschodniej III RP, aczkolwiek też z wyjątkami, bo też entuzjastycznie się właśnie wypowiadał o szybkim uznaniu przez Polskę niepodległości Ukrainy. Na marginesie wspomnę, że o ile przez większą część PRL-u Giedroyć prawie w ogóle nie publikował na łamach paryskiej kultury, to po 1989 roku stworzył własną redaktorską rubrykę, tak zwane notatki redaktora w każdym numerze pisma, niemal w każdym. I tam dosyć ostro traktował tej elity i władze III RP. Natomiast mi się wydaje, że Giedroyć koncentrował się na skali takiej, powiedzmy, taktycznej, operacyjnej i punktował konkretne zaniechania, konkretne opóźnienia, pewne niedoskonałości polskiej dyplomacji. Natomiast też musimy być świadomi, że w tej skali, powiedzmy, strategicznej, te elity, począwszy od Skubiszewskiego przez kolejnych ministrów spraw zagranicznych, generalnie były wierne idei Giedroycia, no bo
odejście od Jerzego Giedroycia w takiej właśnie skali makro by oznaczało zakwestionowanie linii granicznej wschodniej, próby porozumienia się z Rosją ponad głowami naszych wschodnich sąsiadów, jakieś właśnie tendencje rewizjonistyczne. Tu nic takiego się nie działo, jakby ta długofalowa polityka wspierania Litwy, Ukrainy, Białorusi była kontynuowana. Natomiast niewątpliwie Giedroycia irytowało takie, powiedzmy, zacięcie prawnicze Skubiszewskiego, czyli taka wielka dbałość o stronę traktatową kontaktów ze wszystkimi naszymi sąsiadami, pewna ostrożność. Ale też musimy być świadomi, że początek lat 90. to jest okres bardzo burzliwy. Tu jakby Giedroyć patrzył z bezpiecznej odległości i koncentrował się tylko głównie na polityce wschodniej. Natomiast pierwsze rządy III RP miały na głowie gigantyczny kryzys gospodarczy, wielką inflację, czas niepokoju społecznego, to jest czas transformacji. Również niestabilną sytuację w Moskwie. Mamy 91 rok i pucz Janajewa. Jakby to, co dzisiaj nam się wydaje pewną taką naturalną ciągłością i te wszystkie wydarzenia układają nam się w pewien taki spójny ciąg rozpadu Związku Sowieckiego, powstawania niepodległych państw na jego gruzach i ten proces polskiej akceptacji dla niepodległości tych państw, to wtedy to wszystko było obarczone wielkimi niewiadomymi. Nie było wiadomo, w którą stronę pójdzie ewolucja polityczna w samej Rosji. Było też niespokojnie na Litwie. Więc wydaje mi się, że to też musimy pamiętać, że na terytorium Polski stacjonowała Armia Czerwona. Więc jakby tutaj ilość tych czynników, które nakazywały pewną ostrożność, która tak bardzo irytowała Giedroycia, no była bardzo duża i ja bym to nie czynił zarzutu ministrowi Skubiszewskiemu czy premierowi Mazowieckiemu, że działali tak bardzo powoli. Giedroyć zarzucał zbytnie oglądanie się na stanowisko czy to Moskwy, czy Waszyngtonu, czy tutaj Europy Zachodniej. Natomiast wydaje mi się, że w tamtym czasie to po prostu niestabilna, niespokojna sytuacja nakazywała pewną ostrożność. I ta dbałość o choćby tą stronę traktatową, że w pewnym momencie Polska miała uregulowane sprawy traktatów dobrosąsiedzkich ze wszystkimi sąsiadami, to procentowało w okresie akcesji czy to do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy do Unii Europejskiej, a wejście Polski do obu tych instytucji było jak najbardziej zgodne z ideą Jerzego Giedroycia. Więc myślę, że to musimy rozróżnić rolę i komfort psychiczny obserwatora i uczestnika wydarzeń, tak? I to jest chyba ta zasadnicza różnica. Mm-hmm. Tak wspomniałeś o tym celu, którym po transformacji była oczywiście integracja euroatlantycka, która też, jak wcześniej mówiłeś, była jednym z filarów, czyli tej polityki zachodniej z kolei, tak z perspektywy właśnie pojednania z Niemcami, czy szerzej tak wejścia w struktury zachodnie. I te lata, do zwłaszcza 2004 roku, tak, czyli do wejścia Polski do Unii Europejskiej, też mniej więcej to jest ten czas, kiedy jeszcze Jerzy Giedroyć żyje, oczywiście umiera w 2000 roku, natomiast w tamtym czasie jak byś ocenił politykę różnych przecież rządów z różnych tradycji politycznych się wywodzących polskich z perspektywy właśnie samej idei? Ponieważ z jednej strony oczywiście, jak mówiłeś, Polska wstępuje do NATO, wstępuje do Unii Europejskiej, ale też w sensie wschodu, w sensie ULB ta sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana. Litwa, która również podąża naszym szlakiem, z kolei Białoruś praktycznie ponownie wręcz sowietyzowana, chociaż już Związku nie było sowieckiego, czy rusyfikowana przez działalność prezydenta Łukaszenki, a Ukraina wtedy w rozkroku, w czasach zwłaszcza Leonida Kuczmy. Więc jak postrzegasz te lata właśnie jako badacz doktryny Giedroycia, te powiedzmy pierwsze 15 lat po polskiej transformacji? Ja to jakby rozróżniam na dwóch poziomach. Ten taki poziom ogólny. Żaden z rządów nie ogłosił odejścia i również jego praktyka codziennego rządzenia nie manifestowała sprzeczności z ideami paryskiej kultury. Natomiast
jak to się dzieje w takiej codziennej praktyce? No, były potknięcia, były pewne też niezręczności, zwłaszcza w kontaktach choćby z Wilnem, więc myślę, że kierunek był utrzymany. Polska starała się być adwokatem naszych wschodnich sąsiadów w Europie Zachodniej. Natomiast też jest olbrzymi, w tamtym okresie był olbrzymi zbieg też niekorzystnych pewnych czynników, zwłaszcza w przypadku Białorusi. Tak naprawdę polska polityka wschodnia, zwłaszcza po 1996 roku, miała dylemat, czy wspierać niepodległość Białorusi, akceptując ten antydemokratyczny zwrot tego państwa, bo to był trochę pewien paradoks, że prezydent Łukaszenka, który jakby przestawił tej tory polityki białoruskiej z powrotem na wschód, jednocześnie był jakimś gwarantem zachowania niezależności tego państwa, a z drugiej strony jakby bardzo intensywne wspieranie zresztą rachitycznych ruchów demokratycznych na Białorusi, mogłoby też skutkować czy to interwencją rosyjską, czy jakąś radykalizacją, jeszcze większą radykalizacją rządów Łukaszenki i całkowitym jakby utraceniem Białorusi. Więc tutaj myślę, że można sformułować pewien zarzut wobec polskiej polityki wschodniej, że po pierwsze była w odniesieniu do Białorusi była bardzo reaktywna, czyli tak naprawdę czekaliśmy, co zrobił Łukaszenka, jak rozwinie się sytuacja polityczna w Mińsku i jakby do tego dostosowywaliśmy naszą politykę. Więc, a tu jednak Giedroyć był zwolennikiem polityki aktywnej, pewnego nadawania tonu, a nie czekania na ruch drugiej strony. Więc jest, tu na pewno jest zarzut wobec polityki adresowanej do Mińska. Co do Litwy, tak jak wspomniałem, Polska była adwokatem Litwy. My zawsze byliśmy co najmniej pół kroku do przodu w integracji ze światem zachodnim, więc też staraliśmy się tą Litwę w ten proces angażować. Natomiast też przez cały ten okres tlił się spór z polską mniejszością na Litwie, zwłaszcza na Wileńszczyźnie. I tu też jest masa czynników wewnętrznych, o których my teraz nie mamy możliwości rozmawiać, ale te napięcia na tle narodowościowym na Litwie były w pewnych okresach czasu zarówno opłacalne dla polskiej klasy politycznej, jak i dla polskiej mniejszości, jak i dla władz litewskich. To było niestety rozgrywane troszeczkę politycznie. Też nie możemy abstrahować od jednak bardzo silnego lęku Litwinów przed polską dominacją. Tak? I to, co dla nas się wydawało pewną złośliwością czy brakiem dobrej woli w kontekście rozwiązywania problemów polskiej mniejszości, to mówimy o prawie własności, o pisowni polskich nazwisk na Litwie, tak dla Litwinów to było czymś bardzo poważnym. I musimy też zdawać sobie sprawę z różnic i potencjału demograficznego, i gospodarczego, i przede wszystkim doświadczeń historycznych. Tutaj wydaje mi się, że może polskie elity nie do końca były świadome, nie boję się użyć tego słowa, jak silną traumą dla państwa litewskiego, czy dla elit litewskich było doświadczenie wspólnej państwowości z Polską w ramach I Rzeczpospolitej. I też na to Giedroyć uczulał na łamach swojego pisma, żeby jednak tutaj mieć świadomość, że to, co dla nas było właśnie tą wzniosłą ideą jagiellońską, to dla naszych wschodnich sąsiadów to było jednak okresem bardzo silnej polskiej dominacji, polonizacji tamtejszych elit. Jeśli chodzi o Ukrainę, myślę, że tu chyba ta polityka była najbardziej zaawansowana w kierunku zgodności z ideami paryskiej kultury, ale to też oczywiście zagadnienie uwarunkowań zewnętrznych, tego, co się działo w Kijowie, tak jak wspomniałeś, tego pewnego pozycji w rozkroku ukraińskich elit, które do końca nie były zdecydowane, czy podążać w kierunku integracji ze światem euroatlantyckim, czy jednak utrzymać powiązania z Rosją. Więc wydaje mi się, że... Ale w sumie w momentach próby, czy to 91 rok z Ukrainą, czy później troszeczkę wyprzedzając okres, o który ty teraz pytasz, czy okres pomarańczowej rewolucji, 2004 rok, czy już zwłaszcza 2014 rok, no to
polska dyplomacja stanęła na wysokości zadania, tak? Jakby wspierając Ukraińców w momentach prób. No tak, bo tutaj rzeczywiście dobijamy do momentu, w którym władzę w Polsce przyjmuje Prawo i Sprawiedliwość, a prezydentem zostaje Lech Kaczyński, więc tutaj patrząc nie tylko na te 2 lata, powiedzmy, rządu PiS-u z koalicjantami, ale wręcz na te 5 lat, jednak niespełna 5 lat prezydentury Lecha Kaczyńskiego, właśnie jakby elity konserwatywne w Polsce, elity rządowe wtedy, czy właśnie prezydenckie, wskazywały, że jednak przede wszystkim z Rosją, którą do tej pory jednak próbowaliśmy rozmawiać nie można. Rozmawiać wręcz jest to przeciwskuteczne i przeciw naszemu interesowi. Wtedy też wybrzmiały ponownie takie hasło jak wtedy, zwłaszcza Międzymorze, próba właśnie budowania pewnego sojuszu państw Europy Środkowej, Wschodniej, pewna zapowiedź tego, co po 15 roku rzeczywiście dostrzegaliśmy, przynajmniej w takiej retoryce, rzecz jasna, ponownie Prawa i Sprawiedliwości. Więc jak tutaj byś ocenił ten okres polskich rządów? No bo rzeczywiście tutaj jakby jest to moment już po pomarańczowej rewolucji, kiedy Lech Kaczyński rzeczywiście taką, powiedzmy, polityczną przyjaźń z Wiktorem Juszczenką zawiązał. Również mamy moment potem 2008 roku i wojny w Gruzji, aktywnej roli Lecha Kaczyńskiego, więc czy to jest moment pewnego przełomu w kontekście idei Giedroycia, czy raczej byś tego tak nie postrzegał właśnie w tych kategoriach, analizując ten okres w swojej książce? Przede wszystkim musimy pamiętać, że mówimy o bardzo krótkim okresie czasu, jeśli chodzi o pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest 2005-2007 rok. Więc pewne procesy w polityce trwają dłużej niż 2 lata, więc tego musimy mieć świadomość. Jest to też okres bardzo niestabilnej sytuacji w Ukrainie i intensywnego sporu politycznego tamtejszych elit, więc tak naprawdę to trochę był problem z adresatami po drugiej stronie. Myślę, że możemy dostrzec bardzo dużo pozytywnych rzeczy w relacjach z Litwą. To akurat myślę, że należy politykę PiS-u ówczesną docenić. Z Białorusią właściwie trudno mówić o jakichkolwiek działaniach, bo tu byliśmy całkowicie reaktywni, czekając na zmianę sytuacji w Mińsku. Natomiast na pewno nie można mówić o żadnym przełomie. No, mamy dobre stosunki w tamtym okresie z Litwą, mamy zamrożone stosunki z Białorusią. Czy takie wyczekiwanie też w stosunkach z Ukrainą, ale nie możemy też zapominać o 2 pozostałych bardzo ważnych elementach doktryny Giedroycia, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli o dobrych relacjach z tak zwanym europejskim centrum, czyli tym rdzeniem wspólnot europejskich, i tu mamy dosyć silne napięcia, zwłaszcza z Niemcami w tamtym okresie. To było i właśnie To był moment, kiedy pierwszy raz po 1989 roku zostaje zerwany czy nadwyrężony taki, powiedzmy, paradygmat dobrych relacji z Berlinem jako naszym adwokatem w świecie euroatlantyckim. Tutaj mamy pewne napięcia, w dużej mierze mało merytoryczne, bardziej oparte na emocjach, tudzież na instrumentalnym wykorzystywaniu napięć z Niemcami na potrzeby krajowej polityki. A jednocześnie mamy bardzo złe relacje z Rosją. I tutaj, tak jak wspomniałem, no nie możemy utożsamiać idei Giedroycia z polską ekspansją na wschód, czy z rywalizacją z Rosją. Jakby tu mamy embargo na polską żywność prowadzone przez Rosję, bardzo napięte relacje na szczeblu ministerialnym, i one jakby do niczego nie prowadziły, jakby my nic nie ugrywaliśmy. W pewnym momencie musieliśmy się odwołać do wsparcia Brukseli w tym sporze z Rosją, więc tak jak wspomniałem, na pewno nie było przełomu pozytywnego. Nie było też jakiegoś radykalnego cofnięcia się czy odejścia, aczkolwiek były pewne
zapowiedzi pewnych negatywnych elementów, które się bardzo uzewnętrzniły już w okresie drugich rządów Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku, których już moja książka nie obejmuje, bo tutaj moja narracja się kończy na 2014 roku, czyli pierwszym 25-leciu III RP. Tak, dlatego tutaj rzeczywiście w tym ten okres rzeczywiście swoimi uwagami tutaj, czy też moimi pytaniami obejmujemy. No i właśnie tym jakby finalnym momentem tego pierwszego ćwierćwiecza po transformacji są rządy powtórne, czy jakby dwukrotna kadencja, podwójna kadencja rządów Platformy Obywatelskiej i w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tutaj w tym przypadku to głównie oczywiście czas premiera Donalda Tuska, ale też rok Ewy Kopacz. I w istocie ten moment, ten czas, to zwłaszcza z perspektywy pozycji dzisiejszej władzy czy publicystów, krytyków właśnie tego okresu Platformy Obywatelskiej, okres, taka narracja panuje, że właśnie Platforma niejako porzuca doktrynę Giedroycia, ponieważ Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, nawołuje do tak zwanej polityki piastowskiej, aby właśnie zakorzenić się w tym głównym nurcie Unii Europejskiej. To też moment, i to jest prawda, napięć bardzo dużych z Litwą właśnie w czasach, kiedy ministrem był Radosław Sikorski. Więc jak można by ocenić właśnie ten moment 7 lat Platformy Obywatelskiej u władzy z perspektywy Jerzego Giedroycia? Czy tutaj jednak ten wektor tej tak zwanej polityki piastowskiej nie był zbyt mocno przechylony właśnie na zachód kosztem wschodu? A być może było jednak odwrotnie. Jak to postrzegasz? Myślę, że te rozważania musimy zacząć od takiego zastrzeżenia, że te terminy, którymi tutaj się posługujemy, czyli polityka piastowska, polityka jagiellońska, niewiele mają wspólnego z historycznym ich rozumieniem, tylko jest to raczej taki twór funkcjonujący w polskiej publicystyce XXI wieku. W największym skrócie, polityka piastowska, czyli właśnie ukierunkowanie czy prymat zachodniego wektora w polskiej polityki zagranicznej, wejście do tak zwanego głównego nurtu europejskiej polityki, dobre relacje z Niemcami, ale również z Francją czy z Brukselą. To jest to takie opatrzne rozumienie polityki piastowskiej. No i na kontrze polityka jagiellońska, czyli polityka skierowana na wschód, akcentująca podmiotowość państw położonych na wschód od Polski i próba tworzenia jakiegoś takiego bloku równoważącego to europejskie centrum. Oczywiście historycznie patrząc, to zupełnie nie tak jest, bo i za Piastów mieliśmy do czynienia już z ekspansją na wschód i azdą za Jagiellonów mieliśmy silną intensyfikację relacji gospodarczych z Europą Zachodnią. No ale to zostawmy. Wydaje mi się, że te zarzuty wobec ministra Sikorskiego i całego tego 7-lecia rządów koalicji PO-PSL miały przede wszystkim ważną funkcję w polityce krajowej. To był rodzaj takiej maczugi, którą ówczesna opozycja układała obóz rządzący. Natomiast ja w swoich badaniach jakby nie zidentyfikowałem żadnego odejścia od Giedroycia. Sam Radosław Sikorski w wywiadach prasowych mówił, że o Giedroycia sporu nie ma, a swoją politykę wschodnią nazwał polityką paryskiej kultury na unijnym turbodoładowaniu. I głównie na tym polegał koncept Platformy Obywatelskiej, żeby zaangażować instrumentarium unijne, też fundusze unijne, polityków elity Unii Europejskiej do przeciągnięcia, no to w tym momencie głównie Ukrainy, ale też były próby podejmowane na kierunku białoruskim, przeciągnięcia tych państw na zachód. Więc jakby tu różnica była taka, że Prawo i Sprawiedliwość może w większym stopniu widziało tu samodzielną inicjatywę polską jako cel polityki, czy instrument tej polityki, natomiast Platforma opowiadała się zaangażowaniem Unii Europejskiej w ten proces i tu są bardzo ewidentne sukcesy w postaci choćby Partnerstwa Wschodniego, czyli takiego stworzenia wschodniego wymiaru europejskiej polityki.
który no właśnie został zapoczątkowany z polskiej i szwedzkiej inicjatywy, no tu głównie jednak Polska myśl jest decydująca. I też mamy ten moment próby, czyli Euromajdan 2013 i 2014 roku, później aneksja Krymu w marcu 2014 roku. I tutaj zaangażowanie Radosława Sikorskiego i ówczesnej ekipy sterującej MSZ-em no była bardzo silna na rzecz Ukrainy. I inna sprawa, że te wysiłki częściowo zakończyły się porażką, w tym sensie, że Polska została odsunięta od tych porozumień pokojowych, ówczesnych porozumień pokojowych między Rosją a Ukrainą. Ale to jest już temat na osobną opowieść, ale podsumowując, wydaje mi się, że różnica polega na tym, że w sumie zgodnie z zaleceniami paryskiej kultury weszliśmy w główny nurt europejskiej polityki. Mając dobre relacje na Zachodzie, staraliśmy się wykorzystać ten potencjał do przeciągania naszych wschodnich sąsiadów na Zachód. Tu mówię głównie o Ukrainie i Białorusi, bo wiemy, że już Litwa w tamtym okresie była członkiem Unii Europejskiej i była przedmiotem polityki europejskiej Polski, a nie polityki wschodniej. Mhm. Ale jednak nie mogę nie zapytać o ten tak zwany reset z Rosją, ponieważ dzisiaj środowiska rządzące w chwili obecnej właśnie też tym starają się przekonać swoich wyborców, aby nie oddawać ponownie władzy w ręce właśnie Platformy Obywatelskiej czy też koalicjantów, wskazując, że przecież już mieliśmy moment po 2008 roku, czyli po agresji rosyjskiej na Gruzję, a jednak państwo polskie próbowało właśnie ten reset z Rosją przeprowadzić. Oczywiście, jak mówiłeś to dzisiaj już wielokrotnie, pewnie z perspektywy Giedroycia to działanie miałoby sens. Natomiast czy dzisiaj nie postrzegasz tego jako być może błąd, czy to była pewna konieczność, taka tak zwana mądrość etapu? Myślę, że dziś na to spoglądamy troszeczkę abstrahując od ówczesnych uwarunkowań. Przede wszystkim jest to czas, kiedy również Zachód, Unia Europejska, Stany Zjednoczone próbują właśnie zresetować, odnowić, tchnąć nową energią relacje z Moskwą. To jest też okres 2008 rok początku prezydentury Miedwiediewa, który w tamtym okresie uchodził za liberała. No dzisiaj oczywiście możemy się uśmiechnąć na to określenie, ale gorzko uśmiechnąć. Natomiast wtedy autentyczne były nadzieje, że jednak Rosja podejmuje próbę pewnej ograniczonej liberalizacji, otwarcia na Zachód. I w tamtym okresie wydaje mi się, że bardzo taka ostra polityka wymierzona w Rosję byłaby na kursie kolizyjnym z polityką czy to amerykańską, czy unijną. A my jakby wyszliśmy z dobrymi intencjami, tak, że my jesteśmy otwarci na dialog, nie jesteśmy rusofobami, co z tego wyniknie zobaczymy, ale my jakby tutaj dajemy szansę, tak, i to spodobało się na Zachodzie i dzięki temu później nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie w 2013-2014 roku było też pewnie z tego powodu bardziej skuteczne, że my nie mieliśmy łatki rusofobów, tylko pragmatyków, tak? I wiemy, że ta polityka jakby, że te nadzieje ówczesne na liberalizację Rosji okazały się płonne. Natomiast to jest wiedza, którą mamy dzisiaj w roku 2022, a niekoniecznie to było takie oczywiste w 2008 czy 2010 roku. Więc to tak, wydaje mi się, że to ten zarzut o odejście od Giedroycia, czy ten nadmierne zaprzyjaźnienie się z Rosją, zresztą do tego nie doszło, to była tylko próba ocieplenia relacji, to te wszystkie zarzuty mają funkcję tutaj w polityce krajowej, a niewiele mają wspólnego z ówczesnymi uwarunkowaniami polityki zagranicznej. Na rządach koalicji PO-PSL kończy się Twoja książka i w tym miejscu też powinna się skończyć nasza rozmowa. No ale jednak pewne postscriptum wydaje mi się, że powinniśmy dotknąć przede wszystkim tutaj tej daty przełomowej 24 lutego bieżącego roku, który to dzień myślę, że zmienił nie tylko Ukrainę, tak, czyli ofiarę rosyjskiej agresji, imperializmu płynącego z Moskwy,
też zbrodni, które są dokonywane na narodzie ukraińskim, włącznie z ludobójstwem, ale na pewno też zmienił i zmienia Polskę, nasz region, ale również i Unię Europejską czy państwa NATO. Ciekawi mnie, jak myślisz, jak uważasz w sytuacji dzisiejszej, czy Jerzy Giedroyć też utrzymywałby swoje zdanie o rozmowie z Rosją. Rozmowie z Rosją, oczywiście demokratyczną. Pytanie tylko, czy w Rosji współczesnej jest takie środowisko, które rzeczywiście byłoby w stanie, czy jest potencjalnie tym partnerem do rozmowy i też tą frakcją, ugrupowaniem, która być może w przyszłości przejmie stery na Kremlu, no i zmieni politykę właśnie Moskwy. Aleksiej Nawalny, Wolne Narody Rosji, no tych możliwości jest trochę, ale czy rzeczywiście dzisiaj Jerzy Giedroyć by utrzymał swoje patrzenie na Rosję, czy jednak by skorygował właśnie patrząc na tę straszliwą agresję, która cały czas trwa? Ja bym zaryzykował twierdzenie, że 24 lutego tego roku przywrócił ideę Jerzego Giedroycia z powrotem, czy powinien przywrócić ideę Jerzego Giedroycia do obiegu publicystycznego czy naukowego. I mam wrażenie, że te idee są bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Pamiętajmy, że Jerzy Giedroyć i Juliusz Mieroszewski nie lekceważyli zagrożenia imperializmem rosyjskim, tylko ich pomysł na relacje z Rosją polegał na tym, że my nie odgradzamy się od Rosji i nie próbujemy jej pokonać, bo to jest nierealne. No, jakby nie wymarzymy Rosji z mapy świata, nie zmienimy geograficznego położenia Polski. Wszelkie mury, płoty, przedmurza, strefy buforowe są mrzonką. Natomiast my musimy wpływać na przemiany wewnątrz Rosji. Jakkolwiek to zadanie wydaje się dziś zupełnie beznadziejne. Znów możemy przywołać to porównanie do tego rozbitka wyczekującego statku, który go uratuje z bezludnej wyspy. Jakkolwiek dzisiaj ta opozycja demokratyczna w Rosji jest rachityczna, niewielka, słaba, być może złamana wręcz przez system putinowski. To tym niemniej no musimy liczyć na zmiany, musimy wpływać na zmiany w Rosji. Innego, ja nie widzę alternatywy dla tej polityki. Tak jak wspomniałem, no nie jesteśmy w stanie uciec jako Polska z tej części Europy i nie jesteśmy w stanie się też skutecznie odgrodzić od imperialnej, nieprzewidywalnej Rosji. Musimy tak wpływać na sytuację w Rosji, żeby Rosja stała się przyjaznym, bezpiecznym sąsiadem, częścią europejskiej rodziny. Tutaj, tak jak wspomniałem, nie widzę innej polityki i jakby jeszcze korzystając z tego pytania, które zadałeś, to wydaje mi się, że taki główny zarzut, jaki możemy postawić polskim elitom politycznym ostatnich 30 lat, to jest właśnie o ile wspierano niepodległość Litwy, Ukrainy, Białorusi w miarę możliwości, w miarę uwarunkowań, integrowano się ze światem euroatlantyckim, to ten kierunek rosyjski, czyli to budowanie takiej polskiej partii w Rosji, wspieranie tamtejszych środowisk liberalnych i demokratycznych był prawie niezauważalny. To jest jakby, jeżeli byśmy mieli szukać właśnie odejścia jakiegoś od doktryny Giedroycia, to jest właśnie ten kierunek rosyjski. To jest taki pewien wyłom. I jakby no, dzisiaj mamy szansę w jakiś sposób do tego wrócić, jakoś poprawić błędy przeszłości i niczym ten rozbitek na bezludnej wyspie szukać partnerów w tej demokratycznej Rosji. Użyłeś tutaj tej pięknej metafory właśnie rozbitka na wyspie, ale też w tytule książki jest bardzo zagadkowa fraza, partytura na wietrze, więc chciałbym, abyś na koniec rozmowy wyjaśnił właśnie, czym jest ta tytułowa partytura na wietrze w kontekście doktryny Giedroycia. Tak, częściowo wyjaśnienie tego tytułu znajduje się na ostatnich stronach książki. Tam, jak pamiętasz, jest taka scena pianisty grającego na statku. Ten statek jest
bujany falami, bujany silnym wiatrem. I to jest takie moje porównanie do działań polskiej dyplomacji starającej się realizować ideę paryskiej kultury. Ten pianista to jest taki zbiorcza postać polskiego dyplomaty. Partytura, czyli te nuty, które ma przed sobą na tym pianinie, to są idee Jerzego Giedroycia. Natomiast to, jak jemu się udaje wiernie odtworzyć to arcydzieło muzyki, no jest taką wypadkową tego, jak udało mu się trafić we właściwy klawisz w momencie sztormu. I myślę, że to jest taka metafora polskiej polityki wschodniej, że my mieliśmy plan, mieliśmy mapę przygotowaną przez paryską kulturę, natomiast jeszcze jest cała masa czynników wewnętrznych, zewnętrznych, zarówno takich, na które mamy jakiś wpływ, ale też cała masa czynników zupełnie poza naszym wpływem. I to jest właśnie ta wypadkowa, na ile naszych chęci, naszego talentu, naszych zdolności i takich czynników zupełnie niezależnych od nas, które utrudniały odtworzenie tego arcydzieła. No i ta partytura właśnie była też przez ten wiatr śmigana i porywana, utrudniając nam dostęp do niej. Czyli można rzec na koniec, że pomimo tych wszystkich trudności, uwarunkowań zewnętrznych, jednak idea Giedroycia, doktryna Giedroycia wciąż żyje, wciąż jest aktualna i jakby zachęcamy tutaj nie tylko do lektury książki, ale też nasze rządy, tak, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne będą miały, aby rzeczywiście tę doktrynę w pełni realizowało, oczywiście dostosowując ją również do zmieniających się warunków politycznych czy też międzynarodowych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę również. Ciekawe pytania. Moim Państwa gościem był pan dr Marcin Frenkel, autor książki Partytura na wietrze, koncepcje paryskiej kultury, a polska polityka wschodnia w latach 1989-2014, która wyszła niedawno, ta książka nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Zachęcam serdecznie do lektury i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.